Rozpoczynamy konferencję pomeczową. W ostatnim przed świętami meczu Stelwet Zielona Góra pokonał gospodarzy, czyli Energię Czarnych Słupsk 89-98. Jako pierwszego podsumowanie tego spotkania proszę trenera Michaila Uwalina. Congratulations for both teams on a fair game. The atmosphere was nice, like always, when teams play here. And I think that on the end we game with lot of ups and downs for us especially. Because we have a two situation where we can let's us make our job easier here tonight, but we don't use even we allow home team to recover and make a solid plus. But in the end, I think that with one let's us extra hit of energy and increasing quality of our defense, we come back on the track and we win this game. I think that completely we deserve that, and that what we can say. We now watch in front of us next games, next opponents. One more time, congratulations for both teams and for home team. Wish all the best. Najpierw chciałbym pogratulować obu drużynom za fajną atmosferę. Zawsze tutaj jest fajna atmosfera. Co do samego meczu, graliśmy dużo koszykówki w tą i z powrotem, takie up and down, przez co pozwoliliśmy zawodnikom gospodarzy wrócić kilka razy do meczu, budowali jakąś przewagę, jednak wróciliśmy w końcówce spotkania, udało nam się zdobyć dodatkowy zastrzyk energii, przez co odskoczyliśmy trochę gospodarzom, udało nam się ten wynik powiększyć i mogliśmy wcześniej już być spokojni o wynik, jednak nasze błędy w obronie spowodowały taką sytuację, a nie inną. Jednak w końcówce polepszyliśmy naszą obronę, przyspieszyliśmy trochę atak, stąd ta nasza przewaga. Jeszcze raz chciałbym pogratulować swoim chłopakom, bo naprawdę zasłużyli na to zwycięstwo i życzyć wszystkiego najlepszego gospodarzom. Dziękujemy. Rzadko zdarza się, żeby zawodnik zdobywał aż 33 punkty w meczu, ale zdobył te punkty Walter Hodge. Please sum up the game. Oh, it was great. It was a great game. We did it, you know, we was up and down. We fell in defense a little bit, but I think our team responded the right way. Then at the end we finished with a win. It's always great to play here and we enjoy it. Bardzo się cieszę, że ten mecz wygraliśmy. Zawsze tutaj się fajnie gra. No naprawdę graliśmy trochę taką koszykówkę w tom i z powrotem, bez odpowiedniej obrony, ale wtedy, kiedy potrzeba było, zmotywowaliśmy się, wygraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzimy do pytań. Panie trenerze, Czarni zagralibyście bez trzech podstawowych zawodników, a mimo tego troszeczkę ten mecz był bardzo wyglądany. W pana opinii to było spowodowane waszą słabą jakąś postawą, jakąś brakiem formy, czy po prostu może trener Linartas dobrze ukrył te wszystkie mankamenty, braki w składzie? Czarny played this game without This is a, first of all, this is a Czarny problem and I cannot comment with how much players and who play and who don't play. We win a game and I don't have more comments. Thank you. To jest Czarny problem, czy grają bez trzech zawodników, czy z innych. My wygraliśmy mecz i nie będę tego komentował. Czekamy na kolejne pytania. Chciałem zapytać o Quintona Hosleya, jeśli można. Coś mu się dzisiaj stało, miał jakiś gorszy dzień? He played today 14 minutes and he was not great, of course, but I think we have a lot of more positive stuff to talk them about one player. I mean, I never talk individually, you know that, and I think always question without answer. I rozpoczynamy drugą część naszej konferencji. Trener Mariusz Linartas i jego wizja tego meczu. Yeah, I think at first, first half, it was offensive rebounds of the Stelmet, and all over the game it was turnovers. If in the first half turnovers we are making just 2, 3, 4, 5 position players, in the second half we have 4 turnovers even of our point guard, and for sure it's hard to play without a substitution for the 40 minutes, but anyway, 19 turnovers in a game, it's too much. 19 turnovers and 16 offensive rebounds for the Stelmet. This was the key, I think, of their win.
No, uważam, że w tym meczu dwie główne kwestie zdecydowały o naszej porażce. Pierwsza to przegrana walka i zbiórki ofensywne drużyny za stalu, jak i straty z powodu, które wykonaliśmy w przeciągu całego meczu. W pierwszej połowie zawodnicy z pozycji 3-4-5 robili te straty, w drugiej połowie również rozgrywający zrobił 4 straty, to spowodowało, że mamy wynik tak jak i inny. Wiadomo, na pewno nie jest łatwo grać przez 40 minut, ale to jest koszykówka i jeżeli tak trzeba grać, to trzeba się zmobilizować. Jest na to? Ja. Dziękujemy trenerowi. Jemi, prosimy. Our coach said we had too many offensive, we gave them too many offensive rebounds and we had too many turnovers. They played hard. We tried to match their intensity and, you know, it just didn't work out for us today. Good game for a stalemate. Tak jak trener powiedział, pozwoliliśmy im zebrać zbyt dużo piłek na atakowanej tablicy. Zrobiliśmy zbyt wiele strat w tym meczu, na pewno za dużo. Staraliśmy się znaleźć nasz rytm w tym meczu, jednak przegraliśmy mecz. No i wynik Państwo znacie. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do pytań. Panie trenerze, Pan na święta chciałbym tylko dostać zdrowie swoich zawodników, nic innego. What to do? I can't do anything in this situation. No nie czują się dobrze, również za dwóch zawodników, którzy grali w tym meczu, również nie czują się dobrze. Jest wirus, u nas panuje. Marcin ma zapalenie płuc. Robert jest przed samym zapaleniem płuc, ma bardzo ciężkie zapalenie oskrzeli. To wszyscy wiemy, co jest. Levi też nie był zdrowy w tym meczu. No, co zrobić?